Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Ktoś może powiedzieć: Wychowano mnie w kulturze chrześcijańskiej. Ktoś może powiedzieć: Biblię zawsze uważałem za świętą księgę. Ktoś może powiedzieć, że gdy byłem nieco starszy, zostałem członkiem pewnego kościoła i pracowałem w nim przez wiele lat. Ktoś może powiedzieć: Często miałem możliwość rozmawiania z pastorami, diakonami, prezbiterami, księżmi. Jednak nikt nigdy nie zapytał mnie, czy jestem dzieckiem Bożym. Planowałem kościelne uroczystości, zarządzałem finansami i organizowałem występy muzyczne podczas nabożeństw. Mimo to nikt nigdy nie zainteresował się moją osobistą relacją z Bogiem. Miałem udział w zewnętrznym planowaniu i budowaniu chrześcijaństwa, ale nigdy nie rozmyślałem na temat jego wewnętrznych i duchowych aspektów. Któregoś dnia spotkałem kolegę z pracy i opowiedziałem mu o tym, jak zmienił się Kościół w ostatnich latach i o ile bardziej jest teraz aktywny. I ten człowiek mówi, że ten kolega odpowiedział mu: Możliwe, jednak o wiele ważniejszym pytaniem jest, czy głoszona jest w nim biblijna Ewangelia, czy jasno wskazuje się na to, że każdy musi osobiście pojednać się z Bogiem i zostać zrodzonym na nowo. Odpowiedź ta zaskoczyła mnie, może ktoś powiedzieć, gdyż do tamtej pory nigdy nie słyszałem, że istnieje konieczność osobistego nawrócenia się. I ten ktoś może powiedzieć: Zacząłem się więc dopytywać. A mój kolega poświęcił mi czas i w spokoju wszystko wyjaśnił. Wyjaśnił mu w ten sposób: Człowiek nie może zostać uratowany przez dobre uczynki czy obrzędy religijne, lecz jedynie dzięki zwróceniu się do Boga i przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to tego kogoś mogło zirytować, zburzyć, ale jednocześnie zaciekawić. I gdy słuchał, gdy czytał jemu ten kolega z Biblii następujący werset: Ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Objawienie Jana, 22 rozdział, 17 werset. Napisane jest tam ten i kto, co pokazuje, że słowa te zwracają się do każdego osobiście. Ten ktoś może powiedzieć: Wtedy zrozumiałem, iż ani przynależność do jakiegoś kościoła, ani praca w nim nie mogły mnie zbawić. Musiałem narodzić się na nowo, całkiem osobiście i jedynie z łaski.